Cześć, na blacie Lenovo U310. Tak. W komputerze została rozlana matryca, więc go zdemontujemy. Zdemontujemy matrycę, aby zobaczyć jej model. Jak widzicie, demontaż nawet chyba nie ma sensu tego wstawiać, no ale dobra, ale co tutaj się dzieje? Tak, zawias wyrwany z obudowy. Zobaczymy. Trzeba wykręcić i wtedy coś będziemy wiedzieli. No i dobra. Znaczy, matrycę obejrzę sobie zaraz, jej model. Teraz skupię się raczej na uszkodzeniu mechanicznym tego elementu. Zobaczymy. Dobra, i tak jak widać, czy nie wiem, czy wy widzicie, zaraz zobaczymy, może zoom trochę wam pomoże. Widzicie tutaj? Wszystkie gwinty są wyrwane. I to należałoby zrobić tak, bo klient nie za bardzo chce inwestować Bóg wie jakie pieniądze. Spróbujemy to wkleić. Wkleić powinno się dać. Wykrzywiony jest również zawias. Czekajcie, gdzie to? Ciężko trafić na zoomie. Zawias z prowadnicą. To spróbujemy po prostu naprostować. Trzeba trochę stać. Cyk. O. No i dobra. Problem prowadnicy
rozwiązany. W ten sposób i tu powinna być przykręcona matryca. Ok, dobra. Teraz zabezpieczę tylko złącze taśmy z tego względu, że w komputerze jest bateria naładowana, tak więc środki bezpieczeństwa muszą być podjęte. Dobra, nie będzie źle, jak sobie na to patrzę, ale póki co odłożę to na bok, znaczy nawet nie na bok, po prostu matryckę sobie zerknę tutaj i no i sprawdzę jej dostępność. Para, naprawa tego elementu będzie po uzgodnieniu z klientem, czy będziemy naprawiać, czy będziemy wymieniać. W tej części filmu to wszystko. Widzimy się po zamówieniu matrycy. Cześć. Zajmiemy się teraz dalszą częścią naprawy Lenovo. On chyba miał model U310. I tak, część naprawy, z tego co pamiętam, wykonałem poza kadrem. Poza kamerką, z tego względu, że no, tam nie było wiadomo i to wyszło w czasie pracy, mianowicie lepienie tutaj tych mocowań, więc tam użyłem Poxipolu, żeby to się jakoś trzymało. Zobaczymy, jak to będzie. Jest trochę nierówno, ale ciężko to naprawdę było połapać. Zobaczymy, no. Zobaczymy, co nam to dało. Jak to skręcimy, tak? Gdyż jeszcze nie patrzyłem, jak to wygląda po skręceniu. Wszystko w porządku. Żyjesz. Ściszę tylko trochę film. No i o, tak, w ten sposób, żeby jak najmniej to naprężać. Widzicie, widzę, że wam uciekłem. Dobra. Mocowania jak na razie się trzymają, fajnie. Ok. Wydaje mi się, że jest w miarę obiecująco. Weźmiemy matrycę. Cyk. No i dobra. Dobra, tak to będzie wyglądało. No. No proszę, już jak się zadomowiła w swoim nowym miejscu. No cóż. Widzę, że przybraknie mi jednej śrubki, ale to gdzie znajdę.
Cyk. Jazda. Teraz matryca mi nie wypadnie. Włączmy, zobaczmy. Super. Gra i buczy, słuchajcie. Gra i buczy. Nie wiem, czy to widzicie, czy nie. Wyłączyłem, żeby skręcić go w spokoju. Ale chodzi o to, że... Znaczy, chciałem pokazać, że wszystko gra, tak? Po wymianie tej matrycki było trochę niezapowiedzianej roboty, nieprzewidzianej, przepraszam, no ale udało się, tak? I o to chodzi, gdyż końcowy efekt, nieważne jakimi środkami został okupiony, jakimi środkami, przez to co trzeba było zrobić i jak, to liczy się wspomniany końcowy efekt i zadowolenie klienta. Tak już to działa. Ja jeszcze postaram się znaleźć. A tutaj czekajcie, bo nie wiem. Z tej strony nie kleiłem, a śrubka krzywo siedziała. Dobra. Postaram się znaleźć jedną brakującą śrubkę. Nie wiem, czy nie będzie za głęboka. Za cienki gwint. O. No, i gra, słuchajcie, i gra. Tutaj jest rameczka. Zobaczmy, jak będzie z jej spasowaniem. Tak jak mówię, trzeba było... A, rameczka. Okej. Zrywamy folię. Dopasowujemy ramkę. Spokojnie, te trzaski to nic nie, się nie łamie. Po prostu ramka się wpasowała. Wszystko delikatnie. Z tej strony zaraz zobaczymy, jak będzie te spasowanie wyglądać, bo tam było klejenie. Cyk, sekundkę. Tutaj mocowania są połamane. Tak więc będzie trochę odstawało. Chyba. Może będzie, może nie będzie, tak? No niestety, bez wymiany ramki lepiej nie będzie. No ale i tak
biorąc pod uwagę ogrom strat, jaki tu był. Słuchajcie, tutaj element był klejony. Nie wiem, czy widzicie. Delikatna wypukłość. Jednak to chyba wynika raczej z przełamania tej ramki, które powstało na wskutek, no nie wiem, użytkowania chyba, czy tego wypadku, który tam się stał, że ta matryca pękła. No i tyle, tak? Tutaj niby można by było złapać chociaż kropelką kleju jakiegoś, żeby to miało jakieś ręce i nogi, używając tylko małej, bo to nie jest mocny opór, używając małej ilości kleju nie utrudnimy demontażu ewentualnego w późniejszym czasie, tak więc chyba się na to zdecyduję. Jednak w tym momencie kończymy nagrywanie. Tak wygląda wymiana matrycy. Żałuję teraz w Lenovo U310. Żałuję, że nie pokazałem wam, jak naprawiałem te gwinty, no ale tam było trochę takiej pierdologii. Oj, trwało to babranina. W sumie to nie wiem, żałuję i nie żałuję. No ale okej, tak wyszło. Dziękuję za poświęcony czas. Zachęcam do subskrypcji kanału, dyskusji i czego tam jeszcze. Na razie.